Siemaneczko, kochani, dzień dobry, mam nadzieję, że wszystko was dobrze. Tak jak obiecałam, nagrywam wam haul urodzinowy. Zapraszam. Dobra, to zaczynajmy. Wydaje mi się, że na samym początku pokażę wam takie mniej interesujące rzeczy, chyba że ktoś lubi po prostu fotki. To tak, pierwszą rzeczą będzie po prostu statyw najzwyklejszy w ogóle z Action, bo mi się mój rozwalił z Huawei'a. Taki zwykły, widzicie, tyty-ryty. Na telefonik, stabilny i jest super długi. To jest ogólnie, jak ktoś miał statyw z Huawei'a taki długi, to jest podróbka tego. I ogólnie polecam. Jak będę pamiętać ceny, to wam oczywiście pokażę. No, taki statyw polecam serdecznie. Kolejną rzeczą z takich elektrycznych, co w ogóle powiem wam szczerze, polewka, bo dopiero co o tym rozmawialiśmy chyba dwa odcinki wcześniej, jak byliśmy na spacerze. O tym, że bardzo, bardzo polecam te słuchawki z Huawei'a. No powiem wam szczerze, one już są nigdzie niedostępne. Ale się dowiedziałam, że Huawei zrobił z Honor jakiś klap czy coś takiego, bo to chyba jest chińska odmiana czy coś, ale przecież Huawei jest z Chin, ja w ogóle nie wiem. Ale kupiłam tą odmianę, bo mi się moje rozwaliły chyba po 4 latach, ale ja je naprawdę, ja te moje słuchawki, przyniosłam do porównania, ale ja te moje słuchawki nosiłam wszędzie. Serio, wszędzie. I powiem wam szczerze, że kupiłam te, żeby porównać. I one są normalnie identyczne. I moim zdaniem one się naprawdę niczym nie różnią. Może jakoś, nie wiem, minimalnie czymś, ale ja wzięłam te, co ja miałam wcześniej, czyli te oryginalne Huawei'e, to one były czerwone, a te, co kupiłam teraz, to są czarne. Więc wiadomo, że kolory będą się różnić. Jeśli jednak pytacie mnie o dźwięk, jest bardzo dobry, bardzo głośny. Wiem, że niektórzy tego nie lubią, ja uwielbiam. Jak ja mam te słuchawki, to ja nic nie słyszę, co się dookoła dzieje. Nic! No, więc polecam serdecznie. Tylko trzeba po prostu na nie poczekać tak z tydzień czy dwa, no bo muszą przyjść z Chin. No i wiadomo, mówią po chińsku, no ale w zasadzie one się od razu będą łączyć z telefonem i koniec. Kolejna, mikrofon w ogóle. Mikrofon z tego Rode, nie wiem. Do nagrywania dźwięku lepszego, powiem wam szczerze, że sama też się zastanawiałam, czy nie zacząć nagrywać jakichś reakcji, więc pomyślałam, okej, a mój Damian też chce coś nagrywać teraz, więc perfekto. Kolejna rzecz, już taka bardziej w moim stylu. Wyobraźcie sobie, poszłam sobie do Rossmana i w Rossmanie znalazłam coś takiego jak papiloty. Tak jak widzicie, dzisiaj zrobiłam sobie je, po prostu je na wieczór nałożyłam. Tam jest napisane, żeby nie nakładać na wieczór, tylko żeby nakładać je po prostu jak chcemy użyć suszarkę i żeby po prostu je nałożyć. Chyba zrobię w ogóle tutorial na TikToku, jak to się robi, bo nie wiem, niektórzy chyba nie wiedzą. Ale prosta sprawa, macie to, musicie to połączyć, wkładacie tutaj papilot i tutaj dajecie włos, i ten włos, oj. I ten włos po prostu przychodzi i jest w tym papilocie i tutaj go macie. Ja osobiście preferuję dać to po prostu na noc, bo ja w ogóle nie lubię suszyć włosów. No ale jestem bardzo, bardzo zadowolona z niej, jestem bardzo szczęśliwa, że stwierdziłam, że okej, to jest dobry pomysł. Widzicie, ja to zrobiłam wczoraj wieczorem, a teraz już jest po południu. Więc one mi troszeczkę i tak zeszły i ja i tak rozczesałam je. Bo wydaje mi się, że dzięki temu wyglądają tak bardziej, nie wiem, naturalnie czy coś. Spójrzcie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że spłonie. I tak z tyłu. Ja jestem zadowolona z takiego looku, z takimi kręconymi włosami, ale nie za mocno, tylko po prostu na końcówkach. Wydaje mi się, że to wygląda wtedy o wiele lepiej niż całe takie kręcone. I wiecie, o co mi chodzi. Dla mnie najważniejsze jest prostota i ja po prostu potrzebuję, żebym robiła jak najmniej wysiłku, a to jest jak najmniej wysiłku, to jest 5 sekund, idę spać, elo, i mi to nie przeszkadza. No, więc ja jestem bardzo zadowolona, widzicie, pięknie to wygląda, ja tak osobiście uważam i to mi się najbardziej, to jest najważniejsze dla mnie. Ale dajcie mi oczywiście znać, czy znacie jakieś alternatywy. Ja oczywiście widziałam to, co jest najbardziej popularne w tym momencie, czyli ten cały taki wałek na głowę. Jednakże ja tu na przykład mam super krótkie włosy, ja nie wiem, jakby ten wałek mi miał złapać. A tutaj to wszystko łapie, bierzecie na noc i jelo. Kolejną rzeczą,
taką super dla mnie potrzebną, bo ja chciałam w ogóle całą matę kupić, no ale na razie sobie kupiłam tylko to. Czyli taką matę do akupresury. Ja kupiłam taką mikro na lędźwie, albo po prostu na części ciała, czy na przykład jakbyście chcieli stopami sobie stanąć, ale to jest dosyć popularne, na pewno wiecie, co to jest. Ja to bardzo polecam, ja też czasami sobie tutaj daję tą matę. Bo ja mam zawsze problem z bolącymi barkami i szyją. Powiem wam, od dziecka mnie każdego dnia bolą barki i szyja, zawsze. Mi się wydaje, że to też jest przez nerwy, jednakże no, to jest ekstra, polecam serdecznie. Wszystko, co mogę wam oczywiście podlinkuję. O, to taka mała rzecz randomowa, co mi tam kupiłam sobie, powiem wam szczerze, opaski. Opaski do włosów różnego koloru. Taką off-white, różową, białą i czarną. To jest taka, i wiecie co to są? To są takie bawełniane opaski po prostu do włosów, jak ktoś na przykład chce mieć koka, czy tam mieć na przykład związane. Nie chciałam mieć tylko związanych, ale no nie wiem, ja bardziej preferuję, jakbym miała związane. O, widzicie, to jest takie... Gdybyście chcieli mieć tak bardziej... Dokładnie nie widzę, jak wyglądam, ale... Kurde, czarne to słabo, żeby założyłam, bo się najgorzej widać u mnie. No, ale możecie mieć tak, możecie tak sobie tak samo na przykład związać włosy i mieć te... Wydaje mi się, że to będzie takie dobre, wiecie, jak... Czasami są takie dni na przykład we wiosnę, że jest tak wietrznie. No i w ogóle, wiadomo, można to sobie jakoś przyozdobić, a to jest takie... To są moje kolory, tak? Czarny, biały, różowy. I jeszcze dobrze by było, jakbym wzięła jakiś taki... Niebieski i zielony, taki pudrowy. O. Ale chyba tam nie było na tej stronie. Tutaj sobie powiem wam szczerze, że kupiłam taką rzecz, może kontrowersyjną, dla mnie nie. Jednakże dużo osób to jest zdziwionych. Ale kupiłam sobie, ogarnijcie banie, feromony. Perfumy z feromonami. Wiem, wow, jaka ty jesteś crazy. Ale powiem wam szczerze, ja zawsze używam, nie wiem, czy to jest jakaś nowość, czy ludzie tego nie używają. Jednakże ja zawsze używałam perfumy z feromonami. Bo to nawet nie chodzi o to, żeby być jakimś bardziej, wiecie. Tylko sam człowiek też się pewniej czuje, no nie wiem. Dajcie mi koniecznie znać, co o tym myślicie. Wydaje mi się, że w ogóle większość perfum, a na pewno tych takich perfum markowych posiada feromony. Co o tym myślicie? Czy to jest dziwne, czy nie? Jak jesteście ciekawi, jak to wygląda, to wygląda tak. Ja przedtem miałam, bo ja miałam Pure chyba. A teraz mam taki i powiem wam szczerze, chyba bardziej polecam te... Bardziej polecam ten niż ten Pure, bo tamten był w ogóle bez zapachu. Czyli dawałeś sobie troszeczkę feromonów i to wszystko, na przykład z perfumami. A ten jest z zapachem i ten zapach jest taki delikatny, bym powiedziała kwiatowy, ale nie różany, tylko bardziej taki liliowy, taki naprawdę bardzo delikatny. Jest z taką rolką, co nie, żeby sobie rolować. I macie te feromony i ekstra. No. Więc to spokojne ludziska, to nie jest takie straszne. Ja osobiście preferuję. Teraz pokażę wam rzecz, po prostu powiem wam szczerze, jestem super zszokowana jakością, bo ja ją kupiłam za 50 zł, 50 coś tam, na Allegro, bo chciałam mieć jakieś takie ładne spineczki, bo już wiecie, wiosna idzie, to trzeba bardziej takich sukienki sobie ponosić, bo widzieliście mój haul sukienkowy kilka miesięcy temu, gdzie kupiłam pełno sukienek, jak nie, to oczywiście zapraszam, tutaj wam pokażę. No to wiecie, ja chcę mieć do tego, jakbym miała jakieś tłuste włosy czy coś, to żebym mogła spiąć, bo wiadomo, gorąco. Takie przepiękne spinki sobie kupiłam. One są metalowe, ogarnijcie banie, metalowe, czyli są naprawdę porządne. I spójrzcie, to jest jedna z nich. Nie wiem, czy to widać, ale to jest takie glossy jakby te motylki. Naprawdę ekstra. I taka, i tutaj normalnie jest taka cała złota, to jest metal wszystko. Ja ją kupiłam jakby w 3-paku, więc naprawdę osobiście uważam, że się ekstra to opłacało. I jak ja je kupiłam w 3-paku, to już wam pokażę, bo zdążyłam otworzyć tylko jedną. Kolejna to jest taki motyl, ale cały już, tylko cały jeden motyl. Jest troszeczkę szczuplejsza.
Jeszcze jedna, co ja też uwielbiam, bardzo mi się podoba. To jest taka. Patrzcie, jaka piękna. I one są wszystkie takie glossy właśnie. I ta też jest taka już średnia, średniej wielkości. No przepiękna. Wiecie, bo ja tak patrzę na lato, wiosnę, jakbyśmy chcieli mieć włosy do góry. I po prostu, żeby to fajnie wyglądało i też tak inaczej. Bo wydaje mi się, że akcesoria i takie dodatki to dużo, dużo mogą zmienić. Nawet jakbyśmy miały jakąś super zwykłą, nie wiem, sukienkę czy bluzkę. I wiecie, na przykład mamy tak włosy. Zobaczymy. No. Ale spójrzcie. Podobała mi się też taka jedna, gdzie był tylko chyba jeden kwiatek. Ale pomyślałam sobie, kupiłam już strzypak, weź się Anita ogarnij. To już nie trzeba więcej tego kupywać, ale to jest jeden z moich takich naprawdę zakupów ekstra. Bardzo, bardzo mi się spodobał. I kolejną rzeczą, już ostatnią dzisiaj, to jest coś z Reserved, bo powiem wam szczerze, że jeszcze nie otworzyłam. O, możemy otworzyć razem. O kurde, ja już pamiętam, co to jest. To jest taki kaptur. To trochę chyba za późno. W zasadzie u nas we Wrocławiu to nawet nie jest tak ciepło. To jest taki kaptur. Ogólnie on jest dziecięcy, ale patrzcie, jak to jest wielkie. Jak to jest dziecięcy? To jest taki po prostu kaptur ocieplany. Jak to jest napisane? Po prostu kaptur. Tak, o, fajnie, że to jest napisane 9 do 13 lat. No pozdrawiam serdecznie, ktoś 9 do 13 lat. Chyba jest rachunek, chyba raz wam pokażę. Jest tu jakiś rachunek? O, co to był rachunek? Dobra, rachunku nie ma, nieważne. Rachunku nie ma. I to jest taki po prostu kaptur. Kaptur na włosy. I to on był chyba za 9 zł. Jestem prawie pewna, ale widzę, że tu cholera zakleili perfidnie cenę. Zobaczymy, czy to była jakaś... Bo wydaje mi się, że to była promka. Jestem prawie pewna. O tak, to była promka. On był za 40 zł. On był za 40 zł, a ja go kupiłam chyba... Jestem prawie pewna, że był za 9. Serio. Fajnie, że to jest na 13 lat, to jest taki gigant, ale w zasadzie po 13 latki to już tak chyba nie rosną. Zobaczymy, czy jest na mnie dobry. Spróbujmy. Ninja Turdu. Powinnam chyba związać włosy, chyba na pewno. Ej, weźcie, on jest zarobiście duży. Ja z moimi okularami. On jest ekstra duży. Czuję się jak kryminalista. Ja bym miała zaraz coś zarąbać. Oddawać hajs. Zarąbisty jest. Jestem bardzo zadowolona. Ja w ogóle... Najlepsze jest to, że ja będę go używać. Ogarnij się do czego? Do spania. Wiem, dziwne. Ale ja... Już zdejmę go. Ja uwielbiam spać, żeby mi było ciepło w głowę. Więc ja pomyślałam sobie, walę taki kaptur sobie. On był za 9 zł, no to już w ogóle tym bardziej. I będzie zawsze mi ciepło w głowę, nie będę miała żadnego nigdy problemu. On jest gigantyczny, patrzcie do, przy mojej głowie. No wielgachny, więc każdy normalny dorosły człowiek, czy kobieta bardziej, bo tam nie wiem. Ale w zasadzie mężczyzna też, czemu nie? Polecam to, zarobiste. Siemaneczko kochani, z mojej strony to jest wszystko. Dziękuję wam bardzo za wszystkie życzenia urodzinowe. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. Do zobaczenia. Pa!